Telewizja w Polsce.pl to są nasze gorące pytania. Maciej Wolny, witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj w naszym programie porozmawiamy o tym, po której stronie jest Polska, jeżeli chodzi o sprawy LGBT. Moimi państwa gośćmi są profesor Mieczysław Ryba, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Witam serdecznie, kłaniam się panie profesorze. I dr Sebastian Gajewski, Centrum imienia Ignacego Daszyńskiego. Również się kłaniam panie doktorze. Dzień dobry. Dzień dobry. Panowie, i zacznijmy od początku w tej rozmowie. A zaczęło się od listu otwartego w sprawie sytuacji osób LGBT w Polsce, który został podpisany przez 50 ambasadorów, w tym m.in. z USA, Wenezueli, Niemiec. Dyplomaci podkreślili w tym liście, że prawa człowieka są uniwersalne. Tutaj mamy przykład też tweeta pani ambasador Stanów Zjednoczonych Georgette Mosbacher, która właśnie na swoim Twitterze pisze: prawa człowieka to nie ideologia, są one uniwersalne. 50 ambasadorów i przedstawicieli się z tym zgadza. Czy to normalna praktyka dyplomatyczna, panie profesorze, czy może wyjście ponad jakieś standardy, a może wręcz łamanie tych dyplomatycznych standardów? Znaczy to... Panie profesorze, czy się słyszymy? Tak, tak, słyszę teraz, miałem problem chwilowy. Znaczy, oczywiście różne są praktyki dyplomatyczne, ale jeśli ambasador Wenezueli podpisuje się razem z ambasadorem Stanów Zjednoczonych, no to powiedzmy sobie szczerze, i treść listu jest dotyczący praw człowieka czy godności, obrony godności osoby ludzkiej, no to zasadniczo jest to kuriozum. Natomiast kuriozum, które świadczy, że mamy do czynienia po prostu nie mniej, nie więcej, tylko z rozpowszechnioną w przestrzeni wręcz globalnej ideologią, zwaną ideologią neomarksistowską lub ideologią rewolucji seksualnej, która angażuje już instytucje nie tylko państwowe, typu parlamenty, rządy, ale również międzynarodowe, a w tym wypadku no, sporą część przedstawicieli państw do tego, żeby wywierać presję, bo nikt, kto to obserwatorem jest z polskiej sceny politycznej, nie jest w stanie wskazać jednego przypadku, takiego oczywistego, no nie takiego, który tam będzie Margot, czy ktoś mówił, czy Biedroń, że ktoś jest prześladowany, tylko jednego przypadku w ostatnich miesiącach, powiedzmy, jakiegoś prześladowania z powodu różnych, że tak powiem, odchyleń seksualnych. No więc mamy do czynienia po prostu z promocją ideologii, z pewnym parciem na to, ażeby zmieniać ustawodawstwo w kraju, na to, ażeby zmieniać szkolnictwo w kraju, co jest fundamentalnie groźne, jeśli bierzemy pod uwagę perspektywę tego, co się dzieje w świecie. Proszę zwrócić uwagę, że równolegle jest presja różnorakich instytucji unijnych, nie tylko unijnych, na samorządy, że odbierze się im środki, jeśli te nie będą bronić swoich szkół przed ideologią LGBT. Równolegle mamy wystąpienie pani von der Leyen, która dokładnie w tym samym duchu prawda, mówi o Polsce i nie tylko o Polsce. No to jest po prostu no, międzynarodówka. Jak każdy socjalizm, prawie każdy, tworzył swoją międzynarodówkę. Panie doktorze, czy również tutaj, pana ocena która jest... Która uruchamia różne instytucje po to, żeby... Panie doktorze, czy pana ocena jest podobna do tego, co przedstawił w swoich słowach pan profesor, czy może inne trochę zdanie, inaczej pan patrzy na całą tę sprawę, między innymi właśnie w głównej mierze ten list podpisany przez 50 ambasadorów? Z profesorem Rybą mogę zgodzić się jedynie o tyle, że rzeczywiście taki list kierowany przez tak dużą liczbę ambasadorów z różnych państw, o różnych ustrojach społeczno-gospodarczych i politycznych, także państw, które pozostają przecież za sobą w wieloletnich konfliktach, nie jest praktykowany często i rzeczywiście jest oryginalną praktyką dyplomatyczną, ale jedynie świadczy o tym, jak Polska i jak polskie stosunki wewnętrzne są odbierane w Europie i na całym świecie. Ja myślę, że treść tego listu, ona w żaden sposób nie może ani dziwić, ani oburzać, dlatego że w nim nie można wyczytać niczego, czego nie można byłoby wyczytać w polskiej konstytucji, która chociażby zakazuje dyskryminacji ze względu na jakąkolwiek przyczynę, czy w polskich przepisach ustawowych, które na przykład chronią pracowników przed dyskryminacją ze względu na orientację seksualną, albo przepisach, które chronią przed dyskryminacją w dostępie do
usług ze względu na orientację seksualną. Więc nie ma tutaj nic zadziwiającego. Ja w żadnym wypadku nie identyfikowałbym tez tego listu z ideologią neomarksistowską, bo tę oczywiście no, można przypisywać ambasadorowi Wenezueli. Myślę, że on nawet by się nie obraził, ale trudno ją przypisywać pani ambasador Stanów Zjednoczonych i Donaldowi Trumpowi, którego ona przecież w Polsce reprezentuje. Panie doktorze, ja tu wejdę na sekundkę w słowo. W rozmowie z Marcinem Makowskim dla Wiadomości Wirtualnej Polski ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Georgette Mosbacher mówi w ten sposób: Stany Zjednoczone wierzą w równość wszystkich ludzi, w pełni rozumiem i szanuję fakt, że Polska jest krajem katolickim, nikt tego nie chce podważać, niemniej musicie wiedzieć, że w kwestii LGBT jesteście po złej stronie historii. Jesteśmy po złej stronie historii w kwestii LGBT, rzeczywiście? Ja myślę, że to jest tak, no, na całym świecie, w tym w Polsce, zachodzą pewne przemiany społeczno-kulturowe, które dotyczą także sfery seksualności i sfery szeroko rozumianego życia osobistego. Widzimy to także w Polsce, o ile jeszcze kilkadziesiąt lat temu współżycie przedmałżeńskie, rozwody albo antykoncepcja nie były akceptowane przez dużą część społeczeństwa, to dzisiaj, mimo tego, że przecież 90% Polaków deklaruje się jako katolicy i znamy założenia katolickiej etyki seksualnej, jednocześnie 90% Polaków na przykład akceptuje antykoncepcję, rozwody, współżycie przedmałżeńskie. I tak również należy postrzegać zmiany dotyczące postrzegania osób LGBT, związków jednopłciowych. O ile jeszcze kilkadziesiąt lat temu zarówno w Polsce, jak i no, w większości krajów świata trudno było sobie takie uznanie prawne takich związków wyobrazić, dzisiaj to staje się powoli standardem. I panie doktorze, tylko czy nie ma pan wrażenia w tym wszystkim, że te przykłady, które pan podawał, czyli współżycie na przykład przedmałżeńskie, antykoncepcja, to działo się gdzieś w pewien sposób naturalnie za sprawą przemian, które zachodziły w polskim społeczeństwie na przestrzeni lat. Czy nie ma pan wrażenia, że natomiast jeżeli chodzi o kwestie związane z mniejszościami LGBT, te zmiany są trochę właśnie wymuszane poprzez na przykład takie listy podpisywane przez 50 ambasadorów? Czy ja wiem, czy one są wymuszane? Znaczy, to jest oczywiście prawda, ja zresztą to wielokrotnie mówiłem, że Stany Zjednoczone jednak mają taką skłonność do bardzo protekcjonalnego traktowania Polski i ja też wielokrotnie krytykowałem chociażby panią ambasador Mosbacher za te listy, które kierowała na jakichś kartkach wyrwanych z zeszytu do premiera Morawieckiego, więc że ja rzeczywiście zgadzam się, że być może ta forma językowa nie zawsze po stronie pani ambasador Stanów Zjednoczonych jest właściwa, ale z drugiej strony nie można się dziwić temu, że są państwa, które z zadziwieniem postrzegają, że w Polsce brakuje pewnych regulacji prawnych, które są obecne w większości państw europejskich i które na przykład przecież w wielu z tych państw były wprowadzane przez partie konserwatywno-prawicowe, które jakimś profilem ideowym albo na przykład przynależnością do europejskich rodzin politycznych odpowiadały Prawu i Sprawiedliwości, chociażby brytyjska partia konserwatywna, z którą przecież Prawo i Sprawiedliwość współpracowało w ramach jednej frakcji w parlamencie. No i tutaj też tak pytanie, czy na pewno musimy się w takim razie na innych oglądać. To, że u kogoś coś zostało wprowadzone, nie znaczy, że do końca to jest dobre. Ja nie mówię tutaj konkretnie o tej sprawie, no ale wydaje mi się, że musimy mieć gdzieś też swój własny rozum. Panie profesorze, po której stronie historii stoi Polska, jeżeli chodzi o sprawy LGBT? No póki co stoi po stronie prawdy. Te kategorie są kluczowe, jeśli bierzemy pod uwagę porządek układania prawa, jeśli bierzemy porządek rozumienia tego, co zwiemy godnością osoby ludzkiej i tak dalej. Bo jeśli mówimy o postępie, to już w Sodomie i Gomorze ten postęp był i w starożytnych państwach również, które upadły. I to nie jest tak, że to jest kwestia linearnego rozwoju, tylko czasem jest to kwestia linearnego upadku. I to nie jest tak, że we współczesności cały świat idzie w tym kierunku, jak Wenezuela, bardzo, że tak powiem, rozwinięte państwo we wszystkich tego aspektach życia społecznego, bo są na przykład kraje islamskie, oczywiście można powiedzieć to inny kontekst kulturowy, ale zaraz ja powiem to islamofobia. No. Więc i które się nie podpisują pod taką, i to jest współczesność również. I teraz pytanie jest, czy w przestrzeni świata zachodu wszyscy muszą się podporządkowywać pod, że tak powiem, akceptację różnorakich sprzecznych z naturą relacji, które po prostu uderzają w to, co zwiemy właśnie rodziną normalnie pojętą, to, co zwiemy rodzicielstwem i tak dalej. Jak ktoś nie wierzy, czym się to kończy, niech popatrzy, co się dzieje ze światem zachodu w perspektywie demografii, w perspektywie utrzymania najbardziej elementarnych wspólnot, jak wspólnota rodzinna, narodowa, religijna, jakakolwiek.
Przestaje życie wspólnotowe jest w zaniku. Jeśli ktoś chce zobaczyć, czym się to kończy, niech zobaczy, jak Antifa idzie przez różne miasta Stanów Zjednoczonych, wiele miast europejskich i tak dalej, i tak dalej. I możemy się oczywiście bawić w Sodomę i Gomorę, ale przypomnę, te miasta już nie istnieją. Ale panie profesorze, czy Polska nie powinna się... jest wtedy, kiedy jest w dziedzinie moralnej, a nie wtedy, kiedy będziemy patrzeć, że prawda, akceptujemy coraz dalej idące destrukcje życia społecznego. Ale czy, panie profesorze, Polska nie powinna się jednak, rząd polski nie powinien się pochylić jednak nad tymi problemami, o których mówią osoby ze środowisk LGBT, mniejszości LGBT? Czy... A jakie problemy przeżywają społeczności LGBT? No właśnie, między innymi mowa tutaj o tej dyskryminacji, o problemach z rówieśnikami, chociażby wykluczeniu społecznemu swego rodzaju, no tym, że nie mogą formalnie zawrzeć związku. Czy to są problemy, które powinien rząd polski rozwiązać, czy jednak pozostać obojętny na tego typu postulaty? Panie profesorze. Tutaj chyba mamy jakieś drobne... Którzy mają skłonności pedofilskie, prawda? Jeszcze, gdybym mógł poprosić jeszcze raz, panie profesorze, o odpowiedź, bo coś przerwało. Ktoś ma skłonności pedofilskie, też nie może zawrzeć różnorakich... Coś tutaj cały... Mało tego, jest to w tej chwili powstrzymane przestępstwo, a te grupy zdecydowanie... Cały czas tam tutaj coś przerywa, zatem zapytam pana doktora, jakie jest pana... Różne preferencje seksualne, co nie znaczy, że są akceptowalne prawnie, bo mówię, ścigana jest na przykład pedofilia, mimo tego, że są grupy, które uważają, że powinno być inaczej. A dlaczego jest ścigana? Z jakiej racji? Mimo tego, że w niektórych krajach już są trendy idące w innym kierunku. Z powodu tego, że tak czytamy naturę. Z tego powodu. A nie z innego. I nagle będziemy mówić, zmieniają się preferencje społeczne. No i co z tego? W Niemczech się też hitlerowski zmieniały preferencje społeczne w latach 30., a już pod koniec to w ogóle się zmieniły. Panie profesorze, to już mocne porównanie. To już mocne porównanie. Nie wiem, czy nie za mocne. Porównanie jest analogii. Żadne porównanie nie jest dokładne. Analogie. Różne ideologie nacierały na Europę. Panie doktorze. Bardzo mocne. Takie jak komunizm, chociażby pół Europy opanował, i były bardzo mocne, jak narodowy socjalizm. I były bardzo mocne również na Zachodzie, nie tylko w Niemczech. Panie doktorze, jak pan odpowie na te słowa pana profesora? Powinniśmy się posługiwać w relacji do tego, co się w życiu społecznym dzieje. I w tym sensie porządek jedyny, to jest porządek prawny w odniesieniu do świata natury. Panie profesorze, teraz głos dla pana doktora. Panie doktorze, jak pan patrzy na te kwestie właśnie związane ze społecznościami, środowiskami LGBT w Polsce, czy polski rząd powinien się nad nimi pochylić, przyjrzeć się tym problemom, czy może problemów nie ma i tutaj ocenia pan to wszystko podobnie jak pan profesor? No, każdy rząd reprezentuje wszystkich obywateli, a wśród polskich obywateli pewną grupę stanowią osoby LGBT. I wydaje się, że skoro rząd, ta większość rządowa, większość parlamentarna podejmuje się prowadzenia polskiej polityki wewnętrznej, również musi zajmować się interesami, postulatami tej grupy, tak jak zajmuje się postulatami wszystkich innych grup, w tym grup mniejszościowych. Zresztą, no, bądź jeżeli zaczniemy analizować projekty ustaw czy legislację, którą proponuje rząd, to ona z reguły zajmuje się interesami i potrzebami jakichś grup, które nie są grupami większościowymi, wyróżnianymi ze względu na różne kryteria. Jest to zupełnie naturalne. Oczywiste jest to, że w tej chwili mamy rząd Prawa i Sprawiedliwości. To jest rząd konserwatywno-prawicowy, który w swoim programie i z takim programem szedł do wyborów i te wybory wygrał, przeciwstawiał się postulatom na przykład związków małżeńskich czy równości małżeńskiej. Trudno więc oczekiwać, ażeby ta większość rządowa i większość parlamentarna taki projekt ustawy zgłosiła. On pewnie spotkałby się z aprobatą, ale to jednak tego się spodziewać nie należy. Natomiast to, czego się należy spodziewać od tego rządu i od każdego rządu, to po pierwsze przestrzeganie obowiązującej konstytucji, przestrzeganie obowiązujących przepisów ustawowych, a z nich wszystkich możemy sobie ustalić, że w polskim systemie prawnym pewną wartością chronioną przez prawo i przez konstytucję, i przez obowiązujące ustawy, te, o których przytoczyłem w pierwszej części
wypowiedzi jest ochrona przed, jest równość oraz ochrona przed dyskryminacją ze względu między innymi na orientację seksualną. Tak samo jak polski system prawny chroni przed dyskryminacją ze względu na przykład na narodowość, rasę, wyznanie, religię, przynależność etniczną. To są zupełnie podstawowe rzeczy i także rząd, większość parlamentarna odpowiada za tworzenie pewnej atmosfery, bo zwróćmy uwagę na to, że ten list ambasadorów, o którym teraz rozmawiamy, on nie wzywa Polski do wprowadzenia instytucji związków partnerskich, on nie wzywa Polski do wprowadzenia równości małżeńskiej. Tam takiego postulatu nie ma. Zresztą część ambasadorów, którzy podpisali się pod tym listem, reprezentują państwa, w których takie rozwiązania nie są obecne. Natomiast do czego wzywa ten list? Do tworzenia pewnej przyjaznej dla wszystkich obywateli, w tym także obywateli należących do grupy, do tej grupy mniejszościowej, do grupy LGBT, przyjaznej atmosfery w różnych aspektach życia społecznego, politycznego, zawodowego. To jest rzecz bardzo ważna. W tej chwili ja już nie będę wnikał w intencje, bo to nie jest moja rola. Musimy niestety zakończyć naszą rozmowę. Mam nadzieję, że jeszcze do tych kwestii wrócimy. Być może więcej wyjaśnimy na naszej antenie. Dziękuję bardzo serdecznie moim i państwa gościom, którymi byli profesor Mieczysław Ryba, Katolicki Uniwersytet Lubelski i dr Sebastian Gajewski, Centrum imienia Ignacego Daszyńskiego. Panowie, dobrego dnia życzę. Zachęcam państwa natomiast do pozostania z gorącymi pytaniami na antenie telewizji w Polsce.pl. Kolejny temat już za chwilę na naszej antenie oczywiście.